You got to let it go. You got to let it go. Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie i witam się z Wami w dzień tygodnia, środę. Słuchajcie, że tak jak wszystkie środy pracowałam, tak to jest moja pierwsza środa wolna, po prostu wolna. A jak możecie kojarzyć z poprzedniego filmiku, z vloga albo z live'a, już nie pamiętam, to na pewno wiecie, że w środę jest czas, gdzie zabiorę Was, słuchajcie, zabieram Was właśnie na event beauty w Jenners w Edynburgu. I właśnie nie wiem, czy to jest w Jenner, czy to jest House of Razor, już idzie zgłupieć. W każdym razie na budynku jest Jenner, a na paragonach jest House of Razor. Nie znam się naprawdę, być może to jest po prostu jakby w środku jest sieć tego House of Razor, ale jest ona w Jenner. Nie znam się, nie mam pojęcia. W każdym razie tam Was zabieram, no i teraz przybywam właśnie do Was z vlogiem z tegoże dnia, z tegoże wydarzenia. Także mam nadzieję, że będzie Wam się miło spędzało ze mną z nami czas, bo ja jadę z Oliwią. Już Wam pokażę właśnie przy okazji, tutaj gdzieś mam przy sobie, czekajcie. Zrobimy sobie taki get ready with me na ten wyjazd i tak to wygląda, takie to są zaproszenia. Takie karty i tutaj właśnie mamy i będą masaże, nie wiem co się będzie działo, pierwszy raz będę na czymś takim. Cena biletu to było 10 funtów, także 20 funtów zapłaciłam za siebie, za Oliwię, ale jest też napisane, leje ci cały dzień, słuchajcie, jest też napisane właśnie tam na tych plakatach, że rzekomo ta kwota tej wejściówki będzie jakby ona zwrócona i nie wiem w jakiej postaci. Nie wiem, czy zwrócą Wam te pieniądze, czy po prostu w zamian za to coś tam dostaniecie. Wiem, że jakiś gift bag ma być, także być może jakieś próbki dla każdego, nie mam pojęcia. Nie wiem, nie chcę gdybać, bo nie mam żadnego pojęcia. No i co, jeżeli chodzi o moje get ready with me, to tak naprawdę jeszcze nie wiem jak się ubrać, bo pogoda jest po prostu beznadziejna, leje, więc włosów nie prostuję, bo jestem po solce, byłam na 9 minut, słuchajcie, się troszeczkę opalić, także też nie chcę ładować podkładów i nie wiadomo czego, myślę, że zostanę przy nawilżeniu, także zastosuję sobie po prostu serum Water Comfort One Step Cleanser, także właśnie przemyję sobie jakby po tej solce twarz tym cleanserem, jak widzicie, używam go teraz, odkąd go mam, to codziennie. Delikatnie przecieram, tak żeby jakby nie mieć śladu opalenizny, czyli po opaleniznie, po solce. Byłam na 9 minut, to jest naprawdę niewiele, ale naprawdę już się czułam taka blada. Bledłam już w oczach po prostu. Zobaczcie, jak to fajnie doczyszcza, także ta warstwa taka, nie smarowałam się żadnymi kremami na solarium, także nic nie używałam. Ok, wyrzucam wacik, ale fajnie taka odświeżona ta skóra. Nie wiem jak się ubiorę, ale wydaje mi się, że chyba jednak na sportowo, słuchajcie. Nie chce mi się zakładać butów na obcasie, bo po pierwsze leje, a po drugie, no jest to trochę chodzenia. Nie wiem, czy też nie biegania będzie, więc postawiłabym chyba na adidasy. Brwi podkręcę dalej tym testerem. Testerem właśnie to jest w takim opakowaniu, Gimme Brow i to jest trójeczka. Z chęcią bym jeszcze go sobie dokupiła, Wam powiem. Wiem, że kupiłam K-Brow i w sumie nawet go nie używam jeszcze, bo miałam Wam w sumie jakby no, podczas filmiku coś zrobić, ale teraz chcę użyć to z racji tego, że to jest po prostu testerek. Zobaczcie, jak to fajnie przyciemnia. Tu jest po prostu troszeczkę danego produktu, nie wiem, czy to będzie widać. No, ociupineczka. Nakładacie na taką szczoteczkę i wyczesujecie sobie Wasze rzęsy. Fajnie, fajne to jest. Naprawdę jak dzisiaj będę i będę miała jakąś okazję, albo może jak zakupię właśnie ten Gimme Brow, to Wam powiem, że poprosiłabym chyba właśnie o próbkę tego. Naprawdę to jest bardzo fajne rozwiązanie, takie na poprawki, wzięcie do torebki. Super po prostu. Naprawdę nie wiedziałam, że w ogóle takie próbki są. Byłam dzisiaj już wysłać też przesyłki dziewczynom, które zakupiły coś ode mnie z wczoraj. Także już Was też mogę poinformować, chociaż ten film będzie już dawno pewnie po fakcie. Ale mogę Wam Ci powiedzieć, że już sporo rzeczy poszło. Ale wciąż jeszcze coś zostało, zawsze coś pewnie jeszcze dorzucę. No, także Gimme Brow, trójeczka, świetny tester, bardzo mi się coś takiego podoba. Bardzo fajne rozwiązanie. Tak to wyglądało. Wyrzucam opakowanie, bo już mi nie będzie potrzebne.
Biorę nici dentystyczne, bo lubię mieć zawsze jakieś wykołaczki, zawsze muszę mieć jakieś wykołaczki. Z Wami sobie nałożę produkt pod oczęta. O proszę, także mamy takie get ready with me na event. Teraz zaaplikujemy sobie ten Christian Breton, to jest ten gold, coś tam z kawiorem. I faktycznie to jest takie, zobaczcie, to jest takie żółto-złote i to jest takie pod oczami. Nie wiem, czy to widać na filmiku, ale to jest takie złote. To jest po prostu w takim kolorze złota i rzekomo to też można aplikować właśnie na powiekę. Korci mnie, żeby zaaplikować sobie cień, ale też mnie korci, żeby pierwszy raz w życiu spróbować gdzieś usiąść, żeby ktoś mnie malnął, dlatego że jestem mega ciekawa takiego efektu. Okej, mam już naniesione to złoto, teraz zaaplikujmy sobie krem, który... Okej, odrobina. To jest to Extra Firming Phyto Serum. Phyto, jakoś tak. Także to jest to przeciwzmarszczkowe z Clarins w złotym opakowaniu. Teraz zaaplikuję krem, który zawsze aplikuję po tym serum. I jest to Clarins, ten Extra Firming Wrinkle Control Firming Day Cream. Tyle. Jeżeli chodzi o usta, to akurat tutaj mam Tom, a w pokoju tam, albo w torebce, czekajcie. Albo w torebce, o mam, dobra. Mam te dwa balsamy, ja Wam je bardzo gorąco i serdecznie polecam, bo to są po prostu super produkty. Oba są super. Ten jest taki chyba bardziej nawilżający. Może dlatego, że ta konsystencja jest po prostu taka wyciskana i jego aplikujemy więcej niż tego sztywcia. No Jezu, te tofi. Powiem Wam, że chyba do tego produktu będę wracać. To jest taki fajny produkt, że naprawdę chciałabym go chyba mieć na stop, mniej więcej coś jak te moje 501 Kiko. Teraz zróbmy sobie może, tak nie wiem, no zrobimy sobie delikatne oko, bo oka raczej tam nie będę chciała malować, jeżeli już to może brew. Więc zróbmy sobie delikatne oko. Jak zwykle, jeszcze nie wiem co ubiorę, ale już maluję oko, nie? Spoko. Jeszcze bym chciała za chwilę kawę wypić. Użyjemy sobie paletkę. Tą, której test jeszcze będziemy też sobie robić. Ale dzisiaj zrobię sobie po prostu tymi cieniami oczęto. Oczęto. Biorę 3-4 pędzle. Dobra. Tym Rabi Ruby pędzlem zaaplikuję sobie jakiś jaśniejszy cień na całe oko, na całą powiekę i będzie to tak, House Lannister. Ok, jak widzicie nie zaaplikowałam żadnej bazy. Zaaplikuję bazę być może przed cieniem z tych takich błyszczących. I tak jak Wam mówiłam, tak jak ta paletka jest super, tak brakuje mi w niej po prostu przejściowego cienia i tyle. Ok, teraz aplikuję sobie ten ciemniejszy i chcę go sobie stopniowo dozować. Rozetrzeć. I teraz zaaplikujemy sobie bazę. Bazę, dlatego że będę chciała na bazę nanieść jakiś cień błyszczący. Ok, aplikuję bazę. Baza to jest ta NYX. Tam właśnie chyba nie było stoiska z NYX-em, bo NYX to jest takie drogeryjne w sumie stoisko. Bazę aplikuję od razu też na drugą powiekę. Powinnam to zrobić tak naprawdę pędzlem, dlatego że jest mi to niewygodnie. Mam tutaj taki pędzelek, który mi tutaj pomoże tą bazę rozprowadzić w miarę równomiernie. No i teraz zaaplikuję sobie na tą bazę któryś ze świecących cieni. I teraz się zastanawiam, który tutaj by dać. Czy taki róż bym dzisiaj chciała? Nie chciałabym takiego różu. Czy może taki bym chciała? Taki, czy chciałabym takie jasne oko, czy chciałabym takie złote oko? Szczerze mówiąc, to nie wiem teraz. I drugi mi się podoba. Złoty będzie chyba bardziej pasował. No wiecie co, zgubić idzie. Tu jest takie jeszcze złoto, ale to nie. I tu jest takie złoto. Wszystkie są piękne, aż dostałam ten. A to? Nie, to nie, bo to jest taki kącik wewnętrzny. Dobra, może połóżmy sobie ten żółty, złoty, nie wiem. To jest cień ten okrągły King's Landing. Dobra, jego sobie położę.
Nie wiem, czy robię to dobrym pędzelkiem, słuchajcie. Czy nie powinnam bardziej płaskim? Spróbuję go, jak widzicie, wklepać w to oko. Spróbuję jednak tym płaskim, który jest jakby do korektora, słuchajcie. Albo może palcem i go po prostu pędzelkiem tylko jakoś wyrównam. Ładny, złoty, taki, nie wiem, biały, złoty, dziwny ten odcień, ale ładny. Okej, i teraz, no, dokładnie, o to chodziło. Tym pędzelkiem sobie tutaj muszę wszystko wyrównać. Dobra, wydaje mi się, że to już jest ładnie, ale jeszcze go chcę dorzucić tutaj, jeszcze mi go brakuje. Palcem go dorzucę. Tu końcóweczka. Powiedzmy, że improwizuję, słuchajcie. Nie wiem nawet, czy coś tu się przenosi. Jeżeli tak, to super. Ok. No i właśnie ten jasny, tutaj taki dam w kącik oka. Dobra, tak te oko by wyglądało. Jak zwykle kamerka, kolory i w ogóle nie odzwierciedla, jak ładnie wygląda ten makijaż. Pozwólcie, że dorzucę sobie tego Nymeria. To jest taki brązik i ja go sobie tutaj po prostu pozwolę wetrzeć. Nie wiem, rozetrzeć na załamaniu, żeby mi się to ładnie ze sobą połączyło. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Nie wiem, jak to widać z waszej perspektywy, ale wydaje mi się, że jest to widoczne. No mam ochotę jeszcze tego złota dowalić. Piękny jest ten cień. Bardzo mi się podoba. Teraz nie zostaje mi nic innego, jak zrobić sobie dół. A dół może zrobię fioletem. Co, jak szaleć, to szaleć chyba, co? Czy nie? Czy może nie szalejmy? Czy może po prostu tym, który był u góry. I teraz mi co zostaje? Jakimś malutkim pędzelkiem. Widziałam to tak na filmikach, a jeszcze tego tak sama nie robiłam. Czy ja mam jakiś malutki pędzelek? Mam. Takim okrąglutkim, kuleczkowym. Pozwolę sobie jakby rozetrzeć właśnie ten cień, który miałam na... tutaj na powiece, żeby go jakby zblendować z tym... tym złotym. Dobra. No i co? I teraz powinnam dać właśnie odrobinę podkładu. No i chyba to zrobię. Dam sobie po prostu ociupinkę tego Nude Air. U mnie dużo właśnie, jak widzicie, psują rzęsy. Teraz powinny być takie wyraziste, fajne rzęsy i ten makijaż naprawdę wyglądałby zupełnie inaczej. A ja ich po prostu najzwyczajniej nie mam. Mam już przebłysk w rzęsach. Zobaczcie, jakbym je tak ładnie podkreśliła i byłyby one długie, to by to naprawdę miało ręce i nogi. A tak to ma tylko ręce. I stąpa chyba po lodzie, słuchajcie, ale oko mi się bardzo podoba. Tak zajarana tym produktem. Podkładu dam sobie naprawdę, jak widzicie i zobaczycie, niewiele. Tak naprawdę to ociupineczka. Ociupinkę tutaj na czoło, na nos i na brodę. Nie chcę, żeby mi znowu skapło. Rozetrę to sobie na wilżonym, chciałam powiedzieć, zwilżoną gąbeczką. Gąbeczkę wzięłam pierwszą, lepszą. Jeżeli chodzi o osypywanie, tak jak narzekali, że się osypują, tak dzisiaj mi się nic nie osypało z tych cieni. Cienie po prostu zachowały się idealnie. Bezproblemowo rozcieram na brodę, żeby nie było. Nie pomijam tego, tej area. I pomijam absolutnie tego miejsca. Gdzieś włos. Bo go czuję. Czuję, a nie widzę. O, jest. Dobra. No i dobra. I wystarczy. Ja nie chciałam dużo podkładu. Jak widzicie, naprawdę dałam go znikomą ilość. Teraz pozwólcie, że przypudruję sobie troszeczkę i twarz, i okolice pod okiem. Gdzie ty się otwierasz? Gdzie ty się otwierałeś w pudrze? Tu chyba. Puder Candide. I sobie zrobię to tym chyba.
Okej. Okolica pod oczami najbardziej mnie interesuje do przypudrowania. Teraz pociągnę sobie tym pędzlem jakby po całości. Ale tak jak mówię, najbardziej nos. Broda, szyja. Nie wiem, trochę przestaje padać, trochę pada. Pogoda. Nie, dalej pada, sorry. Okej, okay, wystarczy. Pudru ja nigdy nie używam dużo, bo nie lubię. I teraz właśnie leci rozświetlenie. Natomiast rozświetlenie chciałabym dać na zbliżoną twarz, więc pozwólcie, że użyję fiksera, tego z Eveline, bo akurat mam go pod ręką. Niezapachowy. To jest Eveline Fixer Mist. Mgiełka utrwalająca makijaż, przedłuża trwałość makijażu, chroni przed czynnikami zewnętrznymi, nie zawiera alkoholu, Makeup Fixing Mist. Tudum! Jak widzicie, widać u mnie na twarzy jeszcze ociupinkę tej mgiełki i teraz właśnie jest ten czas, żeby zaaplikować sobie, ja chyba to zrobię właśnie na mokro. I użyję do tego tej Glow Revolution. I zaaplikuję sobie rozświetlacz. Zobaczymy, jak będzie właśnie wyglądać na mokro, bo ciupinkę mam mokrą tą twarz. Czy nie będzie też za jasne dla mnie ten rozświetlacz? Zobaczcie to, zobaczcie to. Nie powinien być za jasne. Trochę na nos. Wyciągnę trochę na czoło. Łukopidona. Czekajcie, więcej nabiorę. Jeżeli macie ochotę wiedzieć, macie ochotę wiedzieć. Jeżeli będziecie chciały wiedzieć, co to takiego, to wyczekujcie, bo niedługo będzie test tego produktu. Ale dzisiaj po prostu nie mogłam się powstrzymać. No zobaczcie na to. Proszę to sobie pieczonką. Czekajcie. Trochę za dużo go tutaj nawet można powiedzieć, że pociągłam. Tutaj jest go trochę za dużo. No ale co ja poradzę, jak mi się tak podoba. Dobra. No i na drugiej stronie, żeby tak było samo. Bardzo ładny jest ten rozświetlacz, podoba mi się. Zobaczcie, zobaczcie na to glow. Myślę, że tam w tamtym świetle, jak tam wejdę dopiero do środka, będzie to widoczne, a nie w tą piękną pogodę. Dobra, czy jeszcze gdzieś bym chciała się rozświetlić? Może trochę tu? Czekajcie, jakieś pędzelki. Może trochę tu? Aczkolwiek nie wiem, co na siebie założę jeszcze. Chowam ten rozświetlacz, żeby już tutaj nie korcić. Tak to wygląda. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy tą stronę nie zrobiłam sobie bardziej. Miałam użyć serum, nie użyłam. Jak widzicie, kobieta zmienną jest. I teraz co? Usta. Usta pociągnę sobie po prostu jeszcze raz tym błyszczykiem. Nie chcę koloru na ustach. Albo może ten olejek. Taki złoty. Do zestawu. Jak się świecić, to się świecić, nie? No, no i teraz wszystko jest w złocie. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Dobra, to ten olejek też ze sobą wezmę może na poprawki. Poprawię teraz zwykłym, przezroczystym żelem z czegoś tam, nieważne z czego. Poprawię sobie moje brwi. Mi się podoba oko, te cienie są po prostu fantastyczne. Tutaj sobie pociągnę, jeszcze poprawię. Tu troszeczkę wyciągnę do zewnątrz. O. Tak jeszcze patrząc na te wszystkie makijaże z tą paletką, słuchajcie, to korci mnie ta kredka taka niebieska. Naprawdę, ta niebieska kredka. Bardzo mi się też podobała. Okej, to by było na tyle. Tak będzie wyglądał mój makijaż. Teraz tylko jeszcze w coś po prostu sobie wskoczę, ale najpierw zjem. No i później Wam się pokażę. Dajcie znać, jak Wam się podoba oko. Nie wiem nawet, czy tutaj będzie cokolwiek widać. Nie wiem, czy widać rozświetlenie. Dajcie mi znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Mi podoba się bardzo. Bardzo ładne jest połączenie tych dwóch kolorów. To jasne, takie jakby złoto, limonka z tym ceglastym takim. Także tak to wygląda. Ja się w coś przyodziewam i się do Was później odzywam. No i hejo, hejo, przybywam już do Was przed, że tak powiem,
Przed prawie, że samym wyjściem jest godzina 15. Ja wiem, jeszcze mam ponad godzinę, ale ja już się tak, wiecie, szykowałam, co by tu ubrać, jak by tu wyglądać, co by tu dopasować. Miało być sportowo, wyszło jak zawsze, czyli nie sportowo. Makijaż mam taki, dorzuciłam delikatnie, przybrązowiłam policzki tą paletką, Decali Contour ze Smashboxa. To jest to, biorę w razie czego okularki, bo to różnie bywa. Czasami jest tak, że tutaj na przykład może padać, tam może nie padać, także biorę okulary, bo nie lubię chodzić o tak. Więc to na wszelki wypadek. A jeżeli chodzi o usta, to poprawiłam teraz, bo jadłam i piłam. Oczy mam tak jak miałam, bardzo mi się ten makijaż podobał, już nie mogę doczekać, jak będę Wam nagrywać test tej paletki. No i pokażę Wam, jak się ubrałam. Mam kolczyki, w ogóle biżu, słuchajcie, jak nie ja, czekajcie, zdejmę tą bluzę z krzesła i Wam się pokażę. Ja prezentuję się następująco. Założyłam sobie dżinsy, muszę mieć niestety pasek, bo mi spadają te dżinsy z tyłka, także pasek pierwszy, lepszy. Mam na sobie sweterek z tymi takimi wyciętymi rękawami. Założyłam tą kurtałkę z Primarka z przeceny. Mam nadzieję, że nie zmarznę. Jeszcze mam takie futerko, wiecie, co mogłabym na to narzucić, zobaczyć, czy to nie będzie za grubo, za dużo. Także generalnie prezentuję się tak. Jeżeli chodzi o sam dół, czekajcie, bo ruszam tło. Jeżeli chodzi o dół, mój dół, to prezentuję się tak. O, mam kozaki. Także prezentuję się w kozakach. Nie wiem, no jakoś tak mi się po prostu ta panterka rzuciła w oczy, jak pomyślałam sobie o tym makijażu. Włosy jeszcze spsikałam sobie tym czymś. To mi się już kończy, jak widzicie. Bardzo to lubię. To jest Tony and Guy. To była nowość. Już nie jest. I to jest nic innego, jak taki olejek perfumowany. Suchy olejek taki w sprayu perfumowany. Illuminating Hair Perfume. Ale one się i błyszczą, i pachną. Także polecam Wam bardzo gorąco, jeżeli lubicie zapachy, nie tylko na ciele. Ja uwielbiam tak naprawdę pachnieć wszędzie, że się tak wyrażę. Kolczyki, jeżeli chodzi o biżuterię, nie mam żadnego pierścionka, aczkolwiek mam tu jeden taki z krzyżem, zaraz zobaczymy, czy on będzie mi pasował. Taki mam złoty, jeżeli chodzi o biżuterię, mam po prostu zegarek, ten, który zakupywałam, słuchajcie, z Instagrama, że miałam zapłacić tylko za wysyłkę, no i dorzuciłam do niego takie bransoletki z Primaniego. Teraz założymy sobie, sprawdzimy sobie ten pierścionek, słuchajcie, nie mam pojęcia, czy jest dobry, dlatego że dopiero go odpakowuję. To był z New Looka 4,99, ale ja chyba nie dałam 4,99, to była jakaś promka. Nie wiem, czy dobry, no już nie wchodzi na ten jeden, na mniejszy wszedł. Nie wiem, czy go wezmę, bo nie lubię mieć na tym palcu, nie lubię mieć bardzo na tym palcu pierścionka. Bardzo lubię, no widzicie, za małe kupiłam, to jest, teraz nie zdejmę. Dziewczyny, serio. Musiała chyba zaraz zwilżyć palec. Nie chcę zejść, no to chyba... No na tym nie wejdzie, na tym bardzo lubię nosić. Na ten też nie wejdzie, na tym nie lubię strasznie, a jeżeli już to jakieś maleństwo. No jest taki dla mnie za duży troszeczkę. No fajnie to wygląda, nie powiem, że nie, no efektownie. Natomiast tak jak mówię, ja nie lubię takich olbrzymów na takim małym palcu, także no way. Ten odpada, nie wiem, czy gdzieś mam jakiś inny pierścionek, chyba raczej nie. Także ja się tak prezentuję, dajcie znać właśnie, jak Wam się to podoba. Czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Taka trochę inna ja, w ogóle zupełnie inne wydanie, ale uważam, że sztosem jest makijaż. Makijaż jest stosem. Makijaż jest sztosem i to nie podlega żadnej wątpliwości. Mam włosy związane w kitkę, bo tak jak powiedziałam, cały czas pada. Stanik mam też sportowy, więc super jest mi wygodnie. Zastanawiam się, czy nie wezmę właśnie tego futerka, tylko ono też mi zmoknie. Także ciul z tą pogodą, słuchajcie. No ale w sumie tu muszę jakby dojść kawałek, później też tylko kawałek. Zobaczę, czy mi nie będzie po prostu, wiecie, za zimno w tej kurteczce takiej. Oczywiście, że ja ją pozapinam całą, tutaj się pozapinam aż pod szyję, no ale wiecie, ale zimno, znaczy nie jest zimno, tylko pada, ta pogoda jest taka do bani, a ja nie używam parasola. Słuchajcie się, odezwa się do Was już, myślę, z podróży. No i hejo, hejo, my już jesteśmy we Flugzeugu, czyli w pociągu, pewnie nawet mnie nie będzie słychać, światło takie trochę do bani, dziecko jest, opierdziela, zobaczcie, jaka dieta. Pokaż dietę swoją. Barbecue co? Barbecue Texas. Texas barbecue. Chowa się, bo nie lubi być kamerowana.
No, a ja co? Założyłam jednak te futerko, słuchajcie, bo jednak jest, słuchajcie, jest zimno. Już sama nie wiem, jest zimno, ale tak przez to, że tak pada, to jest tak nieprzyjemnie. Mamy kupione już bileciki. Oli ładuje sobie telefon, ja na razie nie mam takiej potrzeby, ale nie wzięłam za to ładowarki, tylko wzięłam... Nie, powerbanka też nie wzięłam, bo słuchajcie, ładowałam przez chyba 3 godziny, okazało się, że naładował się na jedną kreskę, także trzeba kupić na pewno nowy powerbank. No, także ja się odpinam, bo w ogóle gorąco jest. Nie, dziękuję. Wzięłam sobie banana, słuchajcie, o, ja banana, Oli wzięła chipsy, wzięłam sobie jakieś batonika i wzięłam mojito. Oli ma swój juice. No, jeżeli chodzi o deszcz, zobaczcie, cienie się dalej trzymają, jak ściekłe. Przepiękna jest ta paletka, ja już widzę, jak się będę nią tam macać i bawić. Bardzo mi się podoba. Także co, przypuszczam, że mnie mało co słychać, to my sobie jedziemy, jak widzicie. Drzewa, krzewy, zero zwierzyny. Będzie widać na pewno za chwilę jakieś tam krówki, baranki, ale darujmy sobie. Także jedziemy. Mam nadzieję, że nie będę żałowała tego wyjazdu, bo jednak tu jest, wiecie, godzina w jedną, godzina w drugą, no i tam 3 godziny to spoko, bo jak coś się będzie działo i będzie fajnie, to super, ale ogólnie no poszło nam jakby po 10 funtów na bilet, to jest 20, no i dychę 11, w sumie 12 funtów za bilety, także to nie jest ogólnie mało jak na taką mini wyprawę, także chciałabym, żeby w tej sferze beauty coś się działo, chciałabym coś podpatrzeć, coś dla Was nagrać i z czegoś skorzystać, na pewno z czegoś skorzystać, więc nie wiem, być może siadłabym na jakieś brwi, na stoisku Benefit, żeby mi narysowali albo coś, może będą robić henne, to bym usiadła. No, jakby takie rzeczy były, to tak, na masaż to nie, bo jestem nieprzygotowana totalnie, ale na jakieś coś beauty to tak, na pewno nie oko, ale coś z brwią, może jakiś bronzer, może coś, zobaczymy, zależy co to będzie, bo nie mam zielonego pojęcia czego się spodziewać. No, także ja odzywam się do Was już z miejsca, będę Wam nagrywać, jak siedzimy na dworcu i zobaczymy jak tam będzie wejście na to spotkanie, czy to będzie jakieś zamknięta impreza, czy jak. Znaczy, no przypuszczam, że będzie zamknięta, bo zapewne miejsca były ograniczone, bo jak wchodziłam, znalazłam w ogóle ten event, ja też szukałam, event online, bo chciałam zobaczyć właśnie jakiś opis, program, o właśnie chodzi konduktor, to znalazłam, że już są wyprzedane i że było 63, nie, bilety, 63 bilety wyprzedane, więc przypuszczam, że jest jakieś ograniczenie w osobach. Jeżeli chodzi o rozświetlenie, to nie zdradzę Wam, co to jest, mam bilet. Nie zdradzę Wam, co to jest, dlatego że nie wytrzymałam i zamoczyłam palucha dzisiaj. Jest na twarzy, jest delikatnie, bo jak wiecie, to pogoda jest beznadziejna, więc nie szalałam. No, także ja odzywam się do Was już z